Dzień dobry, my zaczynamy dzień znowuż od puzelków. Antosia je paróweczkę, układa puzelki, tak, Tosiunia? I zaczynamy nowy dzień, tak? Proszę. Tak, Antosia jest wielką fanką puzelków, tak jak mama. Ja sobie właśnie robię kawę w ekspresie i witamy w kolejnym dniu, w kolejnym vlogu, proszę. Mama śpi z Miusią. Nie, nie śpi. Mama idzie spać. Mimi? Mimi? O tak. Popatrz, jak Miusia się wyłożyła do głaskania. Głaskcie z Miusię. Fajna Miusia? Kuku. Hej, jestem z tej strony. Słuchajcie, właśnie sobie siadłam przed toaletką i tak siedzę. Tak, i tak siedzę. A pasowałoby się troszeczkę ogarnąć, słuchajcie, bo muszę znowu jechać wysłać paczki. W tym tygodniu mamy zamiar, słuchajcie, jeszcze skoczyć właśnie do Tarnowa po jakieś rzeczy takie typowo świąteczne. Typu action, pewnie jakieś oszołomy, jak to mój mąż mówi do oszą. No i zobaczymy. Kurde, w ogóle to muszę Wam powiedzieć, że ja w ogóle to totalnie sobie zapomniałam, to znaczy zapomniałam, nie strzaiłam, że już mamy koniec listopada. Zaraz grudzień, szykuję się na vlogmas, tak, planuję ponagrywać jakieś, wiecie co, filmiki. Tak jak Wam mówiłam, coś takiego dosyć krótkiego. Ale Jezus, Kaśka, ogarnij się, muszę się zabrać za te stylizacje, jakieś takie filmiki bardziej modowe. Jakiś włos mi tu chyba smyra. I takie właśnie filmiki modowe, bo tak jak Wam obiecałam, że będę nagrywać, tak od tamtego momentu nic nie nagrałam, sorry. Ale wiecie, na swoje usprawiedliwienie mam to, że nie mówiłam, że pojawi się jutro, pojutrze czy za tydzień, tylko coś takiego planuję nagrywać. No ale u mnie to, muszę Wam dziewczyny powiedzieć, że u mnie to właśnie tak jest, że ja nie chcę, ja wiem, że większość dziewczyn, osób, które mnie ogląda, wiecie, że ja mam małe dziecko w domu i to dziecko jest po prostu wulkanem energii i czasami mi gdzieś tam piszecie właśnie, że nie przeszkadza, że Antosia gdzieś tam krzyczy, śmieje się czy coś takiego. Ale mnie to rozprasza. Ja jak już chcę się do tego przyłożyć, żeby coś ponagrywać, to bym wolała, żeby wiecie, to jakoś miało ręce i nogi i żeby wyglądało, żeby to się dało po prostu oglądać. No. I tak. Także zabieram się za pielęgnację, słuchajcie. Zaraz jeszcze sobie wyciągnę roller z lodówki i troszkę sobie twarz pomasuję, bo muszę Wam powiedzieć, że te rolery to jest naprawdę bardzo fajna opcja na to, żeby się rano pobudzić. Zwłaszcza jak macie zimny, aha, nie użyłam sobie tej mgiełki, zwłaszcza jak ten roller jest zimny, to naprawdę bardzo fajnie się twarz masuje i człowiek się tak pobudza, od razu się obudza. Także zaraz sobie to zrobię. Wrzuciłam z samego rana dzisiaj taki bardzo szybki filmik makijażowo ogarniający się, Get Ready With Me. Taki wiecie, z podkładem muzycznym, on chyba trwa niecałe 6-7 minut. I takie filmiki też myślę, że będą się pojawiać lada moment, coś tam. Dobra, także dziewczyny, ja się ogarnęłam. Nie chcę, żeby te vlogi trwały długo, także witam Was w nowym vlogu. Później gdzieś tam jeszcze zabiorę Was ze sobą. No i zobaczymy, może dziś coś ugotuję, chociaż, to znaczy na pewno coś ugotuję, chociaż nie wiem, co dokładnie. Mam frytki, mam warzywa na patelnię, nie wiem. Mięsko zamroziłam. Słuchajcie, właśnie robimy Andrzejki. W sobotę organizuję Andrzejki i przyjeżdża do nas właśnie Patrycja z mężem Jackiem i z ich córeczką Julką.
Więc bardzo się cieszę, że się uda nam w końcu spotkać, bo dawno żeśmy się nie widzieli. Ostatnio jak jechaliśmy motorem, chyba to było do Krakowa. Chyba w Krakowie byliśmy. To chyba był nasz ostatni wypad. Także bardzo się cieszę. Posiedzimy, pobawimy się, muzyki posłuchamy, pogadamy. No i dziewczynki się pobawią. Andzia, to chyba nie jest to samo. Słuchajcie, pozazdrościłam właśnie ostatnio mojej siostrze Angelice, u której byliśmy na kawę właśnie tej trawy, takiej pięknych traw. I wiecie, ja mieszkam na wsi, spoko, luz. U mnie tego jest sporo, ale większość jest wykoszone. I to, co tutaj znalazłam, to tak było przy drodze koło takiego stawu, którego ogólnie tych traw było tam dużo, dużo więcej, ale one były praktycznie przy wodzie. Nie mogłam się tam dostać, bo przy brzegu zostało wszystko wykoszone, więc tylko tyle mi się udało zerwać. Nie wygląda to atrakcyjnie, a wręcz powiedziałabym, że wygląda to kiczowato, więc muszę sobie to wypierniczyć po prostu i znaleźć coś nowego. Także tym bardziej też pojedziemy właśnie do Action, czy gdzieś tam to tam wiecie, takie, o, tak macham, wiecie, takie świąteczno, jesienno-zimowe, jakieś tam trawy, wzorki, wiesz, pierdołki kupię, no, a to tak, na razie taka improwizorka, tutaj palę kominki i słuchajcie, muszę sobie kupić woski Yankee Candle i na dobrą sprawę zawsze kupowałam w Kokolicie, a jak wczoraj popatrzyłam, nie ma tam praktycznie nic. Tutaj jest ta świeczka z Ariel o zapachu Wild, Jungle Vibes, bardzo fajna, ale słuchajcie, jak ją zapalę, to nie za bardzo pachnie w domu. Jednak, słuchajcie, najlepsze są woski Yankee Candle. No, także ten mój kącik stał się ubogi, bo miałam tu chyba 3-4 inne świeczki, powypalałam. No, a te trawy to tu wyglądają, powiedziałabym, nawet trochę żałośnie, więc Angelika, muszę coś wykombinować. No dobra, przesyłki mam zapakowane, tutaj mam druknięte etykiety, więc zabieram się za naklejenie, dopasowanie odpowiedniej etykiety do przesyłki. Ogarniam się i będziemy później jechać od razu też do biblioteki, do szkoły. Się dzisiaj wymalować, zrobić sobie delikatny makijaż, ale postanowiłam, że dzisiaj dam odpocząć cerze. Zresztą ja tak dosyć często chodzę, nawet jak się maluję, to zazwyczaj zaraz po kilku godzinach zmywam makijaż, ale dzisiaj, tak jak mówię, odpocznie moja cera troszeczkę i słuchajcie, zaczęłam testować ten olejek. Czekajcie, może ja Was dam troszeczkę wyżej, żeby lepiej było widać, ale wiecie, no, dobra, niech będzie tak. Sobie statyw kupić, ten mały taki, bo mi się mój zepsuł. I zaczęłam testować właśnie ten olejek z Liren z serii Natura. Jest to odmładzający ekoolejek do twarzy z różą damasceńską. Kilka kropli olejku za pomocą pipetki nałożono wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy i szyi i delikatnie wymasł. Także ja ostatnio właśnie rano i wieczorem, to znaczy rano nie tak, nie za każdym razem, dzisiaj tak właśnie wyjątkowo, ale wieczorem właśnie też używam, chociaż ja powiem Wam, że mam tyle tych kosmetyków gdzieś tam do pielęgnacji twarzy, że też staram się nie przesadzać, ale dzisiaj, tak jak mówię, zrobimy sobie dzień wolny od makijażu we vlogu i idę po mój roller i będę się masować. Obiadek powoli szykuję, no i po obiadku właśnie jak Lenka skończy lekcję, to zabiorę ją i weźmiemy, wyślemy te paczki. Musimy jechać jeszcze do biblioteki, wypożyczyć lekturę. O, jakie to zimne. No, siedzę sobie, będę się teraz masować i odpalę sobie serial, póki mi się woda na ryżku.
wróciliśmy do domu. Nie wypożyczyłam jednak lektury, ponieważ w szkolnych zbiorach tej lektury teraz nie ma. Chyba jest gdzieś już tam pożyczona i dzieciaki nie pooddawały, więc zostanie nam przeczytać po prostu gdzieś tam pewnie online tą lekturę. I w ogóle, słuchajcie, taka historia. Byliśmy właśnie w Biedronce z Lenką i kupowałam sobie winko do obiadu, do kolacji, wiecie. I miałam maskę, byłam tak jak teraz, jestem bez makijażu. Pani poprosiła mnie o dowód. Boże, nie pamiętam, kiedy mnie ktokolwiek prosił o dowód. Słuchajcie, i taka moja reakcja była: o dowód? Wiecie, obrączka na palcu, dziecko obok. Chociaż ona mogła wcale nie wiedzieć, czy to jest moje dziecko, tylko na przykład moja siostra, także dla mnie, słuchajcie, komplement. Nie pamiętam, kiedy mnie ktoś poprosił o dowód i tak ogólnie muszę wam powiedzieć, że od razu człowiek poczuł się jak nastolatka, wiecie, o co chodzi. No dobra, słuchajcie, nic takiego nie kupiłam, nic ciekawego nie kupiłam. Zamówiłam dla mojego męża jeszcze dres. Przepiękny dres przez internet właśnie pod choinkę. Dzisiaj też odebrałam jeden prezent dla niego, który też będzie pod choinkę. My sobie tak robimy, tak wiecie, niby mówimy sobie, co byśmy tam gdzieś chcieli. Ja sobie też zażyczyłam koniec końców dres i wybrałam taki piękny w butiku. E-butik, tak. Dokładnie na internetach. Miałam kupić ten, słuchajcie, z Miss Mosquito? Mosquito chyba, nie? No, ale słuchajcie, opinie bardzo, bardzo różne krążą o tych dresach i koniec końców nie zdecydowałam się na te dresy, bo żeby dać za komplet dres, trzeba liczyć około 250 zł, z czego pod spodem ten dres jest wykonany z polaru. I od razu mi, słuchajcie, zajechało po prostu AliExpress. Także wybrałam sobie taki bardzo fajny dresik z butiku, bardzo ładny, podoba mi się. No i mojemu mężowi też właśnie zamówiłam dzisiaj, w czwartek będzie wysłany, napisała mi dziewczyna, więc super. Dobra, także ja póki co uciekam, kończę, nie wiem ile mam materiału, najwyżej zmontuję i wrzucę dzisiaj bardzo krótkiego, szybkiego vloga, a tymczasem ja i Antosia i totalny bajzel tu na łóżku. Życzymy wam pięknego dzionka. Trzeba się przyszykować powoli do vlogmasów, słuchajcie. Kupiłam Antosi nową szczoteczkę do zębów. No, pokaż. Taką piękną? Tak. No, także zrób pa i żegnamy się, tak? Powiedz pa. No, dobra, to uciekam.